Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy, witam was w kolejnym już materiale, oczywiście ze Skyrima. I co ja miałem zrobić? Dobra, mieliśmy gdzieś iść, czekajcie, a może sobie weźmy od Shuikai Mercera Freya. Okej, Boże kochany, powiedzcie mi tylko, że ja zaraz znów zobaczę tutaj te maszyny, oby nie. A i właśnie, zaraz, jeszcze nie dostałem poziomu, bo nie cofnąłem się do tej skrzynki. Jak to, tutaj mam iść? Zaraz, ja może mam tam iść, czekajcie, ej, bo ja nawet nie spojrzałem, dokąd ja mam iść. Jasna cholera, ej, gdzie my idziemy? A tam mamy iść, Jezu! Aha, spoko, czyli on tu gdzieś jest, o mój Boże, dobra, ja się chciałem wracać, ale jestem głupi. Okej, słuchajcie, na takie okazje wyciąga się broń. Holy shit! Nie ma to jak, otwieramy i blup, nari, oh yeah. Dobra, czaję się w ogóle jak głupi, ale w tych dostajemy pospolite kamienie, które mi się bardzo podobają, bowiem je wykorzystuję oczywiście, więc bierzemy. To jest ciężkie, więc tego nie bierzemy. To jest otwieranie brama ekspert i dobrze, otworzymy, wzrośnie nam, póki wiecie, nie wiem, komputer się i Skyrim nie zagrzeje i wszystko będzie chodzić dobrze, to otworzę to, bowiem potem mam niestety takie cholerne problemy. O, tu coś, oj nie, tam już nie pójdzie. Czekajcie, może pójdzie. A, jednak nie. Ajajaj, jednak nie, jednak nie. Może teraz. O, super. Bardzo fajnie. I dostaliśmy nowy poziom. Tak jest. O, i są sztabki. I to chyba takie fajne sztabki. Więc je oczywiście bierzemy. No i jest oczywiście twardy dwernski metal, ale on jest aż tyle waży, że nie. Aż takiego nie chcę. O, tu jest kuferek. Granat, pierścień. Jadem, bierzemy. Co to jest? Mała dźwignia. Nie chcę. Czekajcie, w co ja to... O Jezus, niech ten przycisk. Aj, bo ostatnio wiecie, co się stało. Dostałem ten poziom, potem go cofnąłem i miałem dawać w kowalstwo. Gdzie tu jest kowalstwo? Kowalstwo, 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 kowalstwo. Szukać mi kowalstwa. Gdzie ono się znajdzie? Dobra jest. Czekajcie. Jeszcze od razu chcę zobaczyć, bo ktoś mówił, że jest jakaś smocza, lekka zbroja. Serio, jest tu coś w ogóle... Tu jest pod smoczą zbroję i zaraz. Którędy więc się dochodzi do smoczej zbroi? Ogólnie to mogę iść w lewo i dojdę, okej. Więc ja sobie chcę zainwestować oczywiście w kowalstwo elfów. I super, kolejne to będzie zaawansowane kowalstwo, ale to dopiero na 50 poziomie, więc pewnie troszeczkę minie. Już sobie robię oczywiście... Aha, z tego brałem już. Okej. Okay. Czekajcie, lepiej się czaić, lepiej się... Co to takiego? Gdzie? Co? Jak? Chuje moje dzikie węże. Nie widzę go. Kurwa, gdzie? Gdzie on jest? Ej, gdzie on jest? Czy ja go, kurwa, macie, nie widzę? Nie ma jak przejść. Gdzie on jest, do jasnej cholery? Gdzieś ty go wypatrzyła? Czy jestem naprawdę ślepy? Ale ja tu nie widzę nikogo za tymi cholernymi kratami. Pieprzyć to. Aha. No to idziemy jego śladem. Nie widzę go, ale wierzę wam na słowo. On tam gdzieś jest. Chodźmy. Chodźmy walczyć. Robimy zapis, żeby zaś jak zginę gdzieś nie słuchać tego, że o, on tam gdzieś jest, a ja go nie widzę. Okidoki. Gdzie my coś tu mamy? Jakichś przeciwników. Liczę, że to nie będą znów jakieś te cholerne wielkie machiny. Inne chuje moje dzikie węże. Bowiem jak już zdążyliście zresztą zauważyć kiedyś o kuferek złotą, malutko złocika, bardzo malutko. Ej, gdzie są moi... O Jezus kochany, kto to jest? Ej, kto to kurwa jest? Teraz to już dosłownie się pytam, kto to kurwa jest? A myślałem, że to moi najpierw. No chodź tutaj, skurwisynu ty. Co to jest? Falner? O mój Boże, to jest Falner? Fuck! I ciekamy stąd. Ej, to są te spaczone kurwa elfy. To coś, to jest złe, bij to coś. Jejku kochany, co to jest? Falmerska tarcza. Nic nie warte, dziadostwa, mikstura. Ucho bierzemy, bo to jest jakiś składnik. Ej, oni rzeczywiście są spaczeni, czy wy widzicie jak to coś wygląda? Co, jak za dawnych czasów też mordowałaś Falmerów? No dobra, mam ekipę. Moja ekipa is good. Za good. Co my tam mamy? My tu mamy jakąś dźwignię. A tu jest kuferek. Najpierw kuferek, szafir, zwój, złoto. Dobry naszyjnik. Wow, hem lepszego przywołania. Dużo wart. To już nie warte. Użyjmy dźwigni. Ona coś mi pewnie otworzy. Coś, co nie wiem, co miała mi otworzyć, ale na pewno coś mi otworzyłam.
Bowiem tutaj przejście jest normalne, tak. Tutaj przejście jest normalne. Ja wolę robić sobie, słuchajcie, moi drodzy, co pewien czas zapisy. O, a ten Falmer, ja go nie zabiłem, tego Falmera, ani nigdy z moich słowików, więc zgaduję, że on musiał zostać ofiarą niejakiego Mercera Freya. Czy ja przed chwilą nie widziałem jeszcze kogo? Ja pierdolę! Co to kurwa jest? Ja pierdolę. Ej, co ktoś mnie widzi? Kto? Kto tam jest? A, kolejny Falmer. Dobra, zabijamy go. Zabij! No dokładnie, jesteś przesądzony, twój los, ty, twój los, Jezu, ale słuchajcie, tu teraz elfia strzała ma, elfie strzały, super. To jest też fajne, ale ciężkie. Co się dzieje? Ej, uciekajcie od tego, nie dajcie się. O, to dlatego była elfia strzała, to ty! O, zobaczcie, jakie to cwane. Ej, o kurde. Ja chyba... Dokładnie, ale chodźcie mi pomóc, czy wy się wciąż zaklinowaliście gdzieś na tamtym. O nie! Ej, ja zaraz ja zginąłem. Ale fail. Ej, no weźcie. Ale sfailowałem i to jest właśnie dobrze wzięty zapis. Moi przyjaciele się gdzieś tutaj na tych pułapkach cholernych. Dobra, póki puty mnie nie widzą. Spróbujemy jakoś przejść po cichu. Może nawet nie będę z tymi Falmerami walczył. A walić to będę walczył, tylko oczywiście najlepiej jest walnąć takiego pokryjomu. Cholera! Widział... I bum! Dobra, udał się cios z zaskoczenia. Kto powiedział to nareszcie? Skończmy z tym. Dobra, nie wykryli mnie. Widzą mnie, nie widzą mnie. Nie wiem, ale jak jesteśmy już całą ekipą, to jest spoko. Ach, dopiero się rozgrzewam. Ten to jest bojowo nasmawiony. Dobra, widzę, że falmerskie strzały są strasznie do dupy. Tak jak pradawne, albo nawet i gorsze. Okej. Poprzywracajmy się trochę. One sobie tutaj śpią w tych podziemiach. Nie, no naprawdę, stworzenia ohydne. No naprawdę, jeżeli to były elfy, bo teraz mi się już myli. Ale tak, to były wcześniej elfy, z tego co pamiętam. Tylko, że one się spaczyły. Co, tu śpią? Czy jedzą? Cholera wiem. Nie wiem, co tu dokładnie robią. To jest... to jest nie to miejsce. To gdzie dalej? Czekajcie, zaraz poszukamy. Może coś tu jest ukrytego. Gdzie ja tak właściwie mam iść? Tu mam jakieś w ogóle, czekajcie, zapiszmy sobie. Lepiej zawsze być ubezpieczonym. Mieć. Muchomory sobie zbieramy. A co tam przyrządzę? Na pewno, kurwa, muchomory. Ale zbieram, bo mogę. Tu jest mnóstwo tego wszystkiego. Są same te stale. Ja bym wolał... O, czekajcie. Nie, olej nie. Pomniejszy klejnot. Tak. Rdzeń energetycznego centuriona. Jezu, ale nie, to jest ciężkie. Teraz nie biorę niczego, co jest ciężkie. Krasnoludzka sfera, super. I nic więcej. Rozumiem, że te istoty, ci właśnie Falmerowie, musieli być niegdyś naprawdę rozwinięci, skoro są w stanie tworzyć jakieś... Oni pewnie stworzyli, no bo kto inny, te maszyny obronne. Giń! Giń! Otwórzmy bramę. Otwórz bramę. Co to robią ślizgacze? Co? Dlatego właśnie jestem najlepszy. Coś ty jej zrobił, człowieku. Gdzie jest drugi ślizgacz? Bierzemy ogony, coś z nich zrobię. Co oni hodowali ślizgacze? Twarde typy. Dobra, przechodźcie. Czekajcie. What the fuck I should do? Potrzebna mi jakaś cholerna dźwignia. Też tak uważacie? Czy tylko ja tak uważam? Tu nie ma jakiejś, tu jest coś. A tutaj na pewno nie ma, tu są jakieś pancerze i takie tam sprawy. A ja jakąś tam dźwignię wcześniej widziałem. Ej, tu już chyba przeciwników nie ma, więc mogę chodzić. Ej, ja tu przeszedłem przez te pułapki. O, i się nawet nie pieprznąłem. Spoko, jestem zadowolony. Czekajcie, ja nacisnąłem dobrze tą dźwignię, może ja coś zepsułem z nią. Nie wiem, weźmy tak i biegnijmy. Może ona się otwiera tam na jakiś okres czasu. Czy cokolwiek. Cholera wie. Oj, przepraszam was bardzo za chwilę przerwy. Już jestem, więc czekajcie. Lecimy na szybko, bo ja nie wiem, czy tam się coś... O kurwa, zaraz zaś mnie coś potnie. Już chciało mnie ciąć. Zaraz. Czy wy słyszycie to, co ja? Ej, to coś działa. Czekajcie, co działa? Jak to właściwie działa? Bo teraz trochę nie wiem.
Za bardzo what's going on? Ale ja tak mam czasem. Czy tam wciąż coś działa? Czekajcie, tam wszystkie mechanizmy chodzą. Tylko ja oczywiście nie przejdę sobie stąd od tak. Czekajcie, może porozmawiajmy z Karliach. Musimy zachowywać się jak Aha. Tak. Ale my już ich pozabijaliśmy. A, oni są ślepi? O, to tego nawet nie wiedziałem. Myślę, że Mercer wie, że tu jesteśmy, no to to wie, ale... Jasna cholera. I ludzie, gdzie tu się otwiera? Zaś będzie taki mindfuck i what I should do, what I should... Ej, tu jest stół do garbowania. Ale nie, nie będę teraz garbował skóry. Ludzie, jestem w trakcie wykonywania misji. No, nie tak, cofaj. Nie będę garbował skóry w trakcie cholernej, ważnej misji. Nie wiem. Tam wciąż chodzi coś. Nie wiem, co ja właściwie... Ta dźwignia coś tam robi. Cholera, muszę uważać. To one działają? Tak, one działają. Czekajcie, ja muszę to ogarnąć, bo jestem... O, tu nie byłem. W tym... O, to jest otwierane na nowicjusza, fajnie wiedzieć. Okej, okay. Oj, nie tak. Oj, nie tak. O, tak, super. Słuchajcie... Wow! Nawet chyba dobry łuk. Nie lepszy od mojego, chyba nie, ale... Fajny ogólnie. Większy naszyjnik. O, naszyjnik jest dobry. Okej, okay. Ej, ale słuchajcie, jestem troszeczkę zaniepokojony, bo jak mówię... Czekajcie, jeszcze raz chcę podejść, bo ta dźwignia mnie intryguje. Tak właściwie? Ona się znów cofnęła. Co my tu mamy do góry? Czy wy też to widzicie? Czekajcie. Ten kufer już otwierałem, tak. Przepraszam was bardzo za chwilę przerwy, ale przez przypadek zamiast przycisku zapisu nacisnąłem przycisk wyłączenia nagrywania. Jestem geniuszem. Czekajcie, teraz robię zapis i czekajcie, dźwignia. Co ona robi? Bo to działa. Zobaczcie, to się zaraz przesunie i przestanie działać. Do tego czasu powinienem się zorientować, co tak właściwie to robi. Prawda? Czy tylko ja nie widzę, co tu się dzieje? Ej, no to jest trochę takie głupie dla mnie. Bo ja serio nie wiem, co się dzieje. Ani tam się nie otwiera to przejście, ani nic. I przestało. Więc mam prawo być zaniepokojony i powiedzieć, nie wiem, co się dzieje? Chyba tak. Mam takie wrażenie, że mogę tak odpowiedzieć. Bo słuchajcie, ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. A może tu coś wcześniej się otwierało? Nie no, przecież nie można się wracać, bo to nie ma sensu. Tutaj co było, to było. Ja muszę iść w tym kierunku. Ej, no nie lubię takich momentów, że ja po prostu dosłownie nie wiem, co się dzieje. Coś się otwiera, coś ta dźwignia robi. Czy naprawdę zagadki w Skyrim muszą mnie przerastać? A może to się otwiera? A nie, to jest trzeba można samemu otworzyć. Oczywiście nagły spadek klatek może mi to utrudnić, ale nie, już chyba... Nie, raz wracają, raz jest źle, raz jest dobrze. O, to nie było za dobre. W ogóle to w poprzednim odcinku, czy tam jeszcze w poprzednim, nie pamiętam już w którym, była jakaś gadka, szmatka odnośnie klucza, który wszystko otwiera i który ma... Jasna cholera, Mercer. I tak się zastanawiam, czy... Znaczy ja wiem, że mamy... Kurwa, mamy go oddać. Czemu pieprzone spadki FPS-ów muszą być w takich momentach? Że nie wiem, czy wtedy się blokuje i mi po prostu się łamie. Genialnie. Tak, nie, czekajcie. No ej, no teraz to już jest mała przesada. Teraz to już była mała przesada. Teraz nie wiem, czy coś było dobrze. O, no w końcu. Czekajcie, co my tu mamy? A, tu jest jakaś dźwignia. Zaraz, co to jest do jasnej cholery? Wow, aż się boję spytać, co to jest. I co to robi? Ej, użyłem kolejnej dźwigni. Przecież to jest dźwignia chyba do jakiegoś cholernego, wielkiego mechanizmu obronnego. Ej, a może teraz powinienem dopiero użyć tej dźwigni? I może to wszystko jakoś zadziała razem ze sobą? Bo nie wiem za bardzo. Przepraszam was. Ja czasem jestem taki... Zaraz, to znów powinienem użyć teraz może. Czemu to coś nie strzela? To coś powinno strzelać. E, nie, nie, spadam. Ej. No co ja mogę z tym? No co mogę włączyć, wyłączyć, ale...
Jakie fejle, jak ja tego nie lubię. Ja tego naprawdę bardzo nie lubię. Nie wiem, cholera, co się dzieje. Nie wiem, co to robi. Sorry, ale ja nie widzę tu żadnych zmian. Żeby coś się do jasnej cholery otwierało. Działa jeszcze raz. Nic się do jasnej cholery nie otwiera. Tu nic... Co to jest? Kufer, czeladnik. Jejku, ile to jest kufrów, które są fajnie ukryte, a których nie widać na pierwsze takie spojrzenie. Czekajcie, zaraz otworzymy. Take it easy. Ja bym sobie nie poradził. No, z problemami, ale sobie radzę. Wypadałoby, żeby tu jakiś był w końcu wytrych. To jest warte, ale jak mówię, to jest za ciężkie. Ja zgaduję, że fajniejsze rzeczy jeszcze będę znajdywał. Tutaj. Ej, no i teraz mam takiego naprawdę wielkiego mindfucka. What I should do? Tam jest jakiś cholerny mechanizm obronny. Tak to wygląda. Tutaj wszystko sobie działa. Przejść się nie da. Żadnej cholernej pomocy. Ja nie wiem, co się dzieje. Więc przepraszam, czy albo jestem tępy, albo bo nie wiem, albo cholera wie co. Czasem tak jest. Ja czasem się zastanawiam, co ja powinienem robić. Są takie głupie odcinki, ale w tym naprawdę jestem trochę zdziwiony, bo ja naprawdę nie wiem, co ja powinienem zrobić. Znalazłem tutaj, o fajnie, tam się da takie coś otworzyć. Takie fajne rzeczy, okej, jest jakaś tam dźwignia kolejna, chuj z tym, że ta dźwignia niczego mi nie daje nowego, bo naciskam, nic się nie dzieje. Zaraz, z tej strony byłem. Ej, ja jeszcze z tej strony nie byłem, ej, to może o to chodzi. Dobra, idziemy szybko do kolejnej dźwigni. Idziemy do kolejnej dźwigni, uruchamiamy wszystkie. Jak leci? Zobaczymy, może to o to chodzi, że powinienem uruchomić każdą z tych cholernych dźwigni. A ta jest uruchomiona, ta była jak ją zostawiłem, czyli jej nie trzeba, ona się nie wyłącza. I teraz ta. Używaj. I co się dzieje? Chodzi jedna, chodzi druga. O, i teraz się otwarło. O, więc o to chodziło. To jest takie proste. Ej, chodźcie ze mną, ludu. Ludu mój, ludu, poszli sobie. Nie wiem, nie chcą mnie. Nie lubią mnie. Karliach i Bryniolf mnie nie lubią. Poszli sobie. Dobra, ale mam to w dupie. Nie wiem w sumie, więc po co był ten mechanizm obronny. Ho, ej, moi przyjaciele naprawdę sobie stąd poszli. To się już zdążyło zamknąć? Chyba tak jakby tak. Nie wiem. Ej, jesteście tutaj? Nie, to się otworzyło i jest otwarte. Tylko jest taka sprawa, że tutaj są te wszystkie, wiecie, potworki straszne. Co jest, Bryniolf? O, no w końcu żeś przyszedł. Dobra, jak jesteśmy już całą ekipą, to będziemy się kierować w kierunku dalej, tam gdzieś. Są Falmerowie, wiadomo, ale my jesteśmy przecież Słowiki. Nie musimy walczyć z każdym, mamy, możemy cicho przechodzić. Jasna cholera, what's fucking going on? Coś się dzieje, ej. Kurwa, coś zaraz mi spadnie na głowę. Dosłownie. O, siema. Mnie tu nie ma. Mnie tu wcale nie ma. Zgaduję, że to jest znacznie bardziej obszerna sala. Co tam gadacie? Nie wiem, ale zgaduję, że skoro to jest bardziej obszerna sala, to po prostu... O, fajnie, mnóstwo kuferków. O, w ogóle to ja dostałem wytrychy, miałem ich mniej. Jeżeli jest większa sala, to może być znacznie więcej przeciwników. A już potem, wiecie, walka z taką dużą ilością przeciwników może nie być wcale łatwa. Wow, bardzo cenna sprawa. Dobra, to waży tylko 4, więc bierzemy. A to waży 1000, znaczy 13, ale nie, za dużo. To też 2, ale nie, to jest wszystko za ciężkie jak dla mnie. Aha. Udało się to powalić? O mój Boże. Aha. Okej. Dobra, Mercer naprawdę stał się koksem. Ale pieprzyć to, zupełnie pieprzyć, to nie interesuje mnie to. Zgaduję, że muszę iść na górę. Dobra, ziom, przepraszam, ale chyba cię zabiję. Bo stoisz w takim głupim miejscu. No nie da się rozwalić cię na łatwo. Dobra, zabij go, zabij, pomóżcie mi go zabić. Strzelcie czy coś. Dobra, pięknie. Pośle ci wieczny spoczynek, pięknie. Pięknie to powiedziałaś. Ja po prostu powiedziałem, że go zabiję. Dobra, mikstura uzdrowienia, coraz więcej rzeczy. O nie, czy to jest mag Falmerów? Czy istnieje takie coś? Czy jest większe zło od maga Falmerów? Jezus kochany, już chyba nie muszę wam mówić jak ja... O nie, 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 nie. Gdzie ja spadam? Gdzie ja mam iść?
Czekajcie, bo spadłem, ale mam nadzieję, że Karl jak sobie poradzi. O Jezu, przepołowił cię tym dziadostwem. Ale okej. Okay. Ej, zabili go. Dobra, wciąż jestem wykryty. Wypadałoby, żeby jednak się trochę... Elfie strzały, super. Klucz szamana. Klucz szamana, ciekawe co on otwiera. Ale dobra, zróbmy tak, żeby już zniknąć całkowicie z widoku. Troszeczkę się przy okazji pouzdrawiamy. No i to przejście, to jest chyba po prostu to przejście do góry. Ej nie, ktoś mnie zaś wykrywa, ale ja się nie dam wykryć. Znikam z pola widzenia. Moje oko jakoś tak ani się nie zamyka, ani się nie otwiera. Pieprzyć to, idziemy. Zaraz się zamknie. Dobra, to jest więcej grzybków, których na razie nie chcę. Wow, daliśmy radę przejść dalej. No dzisiaj z trochę takimi fejlami, pułapeczka była. Ale jakoś sobie radzimy mimo wszystko. Jeszcze jest tutaj w ogóle mnóstwo skarbów, jest tu mnóstwo wszystkiego. Jejku, tu ktoś zabił tego Falmera, to był oczywiście Mercer Frey, bo kto inny. Tylko on jest takim sukinsynem, żeby bić Falmerów. No i ja, ale co tam. Co my tu mamy? Kufer, jak to pusty? Kto to już patrzył? Kto to jest zaś pusty? Czy, o, zwój wykrycia życia, 500 wartość, sprzedamy go potem komuś, odsuńcie się. Kolejny fajny, metalowa płytka nie chcę, kuferek pusty, ale jestem w dobrym miejscu, żeby nie było, że ta sala to tylko taki, wiecie, dodatek. Dobra, pieprzyć skradanie, nie chcę mi się skradać. Aha, chyba, że tu jest brama, no to się skradamy dalej. O, kolejna pułapeczka. Co my to mamy? Czy to jest kufer? Nie, myślałem, że to kufer, ale nie. O, a czy to nie jest kufer? To wszystko zawsze się zastanawiam, czy to są kufry, czy co, bo tak wiecie, wszystko wygląda podobnie bardzo. Gdzie wyszliśmy? Nagnaty Szora. Które? To krasnoludzki centurion. Bardzo wytrzymały i bardzo niebezpieczny. O! Atakować bestię albo prześliznąć się obok. Decyzja należy do ciebie, młody. Jesteśmy tuż za tobą. Czekajcie, to jest co gówno? Ja pierdolę. Ej, dobra, walka to tutaj troszeczkę takie, powiedzmy, niebezpieczne. Czy to już żyje? Nie, to jeszcze nie żyje. Ja bym się chciał Czekajcie, schowajmy miecz, żeby być cichutko. Holy fuck! Oczywiście, ja mogę być niewykrywalny, ale to was wszyscy słyszą. Powiedzcie mi jeszcze, że to wielki centurion jeszcze sobie tam żyje. O, mnie tu nie ma. Jaki jestem duchem? Nikt mnie nie widzi, ich wykryto. Takie z nich słowiki, a tylko ja tutaj uciekam. Czy to wielkie bydle już żyje? Czy wiecie, w sensie, czy już... Nie wiem, bijcie się z nimi, było trzeba być po cichutko. Ja przeszedłem cichutko i było fajnie. Ej, no nie wiem, gdzie ja mam się dokładnie kierować, a teraz moi przyjaciele są w potrzebie. O, i centurion wstał. Bardzo mi miło. A czy to jest... Tak, to jest umierająca Karliak dosłownie. Ale ja naprawdę zamierzam iść po cichu. Słuchajcie, przeciwników jest tak dużo, że ja tu zaraz będą epickie fejle śmierci. A ja tego nie chcę. Tak, Bryniolf. Ty to bardziej się skup na walce, a nie na gadce. Bo czasem troszeczkę przesadzasz. Nie, ja myślę, że jak ja się udam w odpowiednie miejsce, chyba idę w odpowiednie, skoro był tutaj martwy, to idę w dobrym kierunku, tak? Tu jest kolejny martwy, może macie coś w sobie ciekawego. Dziwnie to brzmi, wiem. Okej, gdzie dalej? O, tu miałem iść, tu miałem ochotę iść i tutaj też idę. One są naprawdę ślepe, więc nie jest to trudne wcale. Myślę, że to, że znaleziono moich, wiecie... Zagroda niewolników, że po prostu wykryta została Karliach i Bryniolf, to nie stanowi dla mnie problemu, ponieważ gra powinna właśnie to wykrywać jako nie jako mój błąd, tylko to, że po prostu oni zostali wykryci. Więc myślę, że nie zdziwiłbym się właśnie, gdyby oni już tutaj byli. Ja nie zamierzałem walczyć z tym wielkim bydlem centurionem, który co jak co, ale wyglądał potężnie, silnie i w ogóle. Co się zaś dzieje? Z kim wy się zaś walczycie? Gdzie wy tam już ich? Dobra, ja was tu z zaskoczenia pieprzę. O, już mnie wykryto. Nie wiem, kogo ja już ostatecznie biję, czy ja nie biję przez przypadek swoich, ale nie. Co? Zagarniam fundusze. Jezu, ale ty masz teksty, dziewczyno. Naprawdę szalone.
Dobra, chyba trzeba po prostu postrzelać, to też jest skuteczne. O Jezu, kto mnie atakuje od tylca? Jak śmiesz mnie od tylca atakować? Gin! I gin! Ej, on jeszcze żyje? Serio? Ej, kto mnie bije do jasnej? O fuck! Nie! Nie, 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 nie. No, nie. Ej, czekajcie, trzeba zrobić inaczej. Bo znów to oni zostali wykryci, a nie ja zostałem wykryty i znów wszystko zepsuli. Oj, wy to nie jesteście normalnie, ja jestem prawdziwym, cichym mordercą. Tak, tak, a to są te... A, są chyba te... To nie są... Jezu, no jakie ona teksty wali? Ale dobra, pieprzyć jej teksty zupełnie. Ja jestem cichutki. Ja nie hałasuję. Jak wy chcecie hałasować, to sobie hałasujcie. Super, nie otworzę cholernego zamka. Naprawdę. To, że mój laptop nie wytrzymuje nadmiernej dawki Skyrima, to jest największe zło na świecie. Bo nawet zamek, jaki jak uczeń, jest w stanie czasem przerosnąć mą moc. Co my tu mamy? Ofa! Nie widziałeś mnie? Nie widziałeś mnie! Jasna cholera, jak mnie widziałeś? Nie daj się! Nie daj się! Nie daj się! Nie daj się! Co jest? Jasna cholera, ej, ja nie chcę stąd wyjść. O fuck! Dobra, czekajcie, ja się zaraz tutaj gdzieś skryję. Nie widzicie mnie. Nie widzicie mnie! No jak mnie widzicie? No, wcześniej byście mnie nie zobaczyli. No i zaś zginąłem. O, pa. To nie jest dobre, słuchajcie, to naprawdę nie jest dobre. Strasznie failuję w dzisiejszym odcinku, ale można się tego było spodziewać, bo ta misja wcale łatwa się nie wydaje. Wchodzimy w miejsce, w którym jest tyle złych stworów i tych innych spraw. A to co otwiera? O! Fajnie, wybiłem tam jakichś przeciwników za pomocą tej dźwigni. Cieszę się, aż sobie zapiszę. A co tam? Jebny zapis. Gdzie dalej? Tu chyba powinienem się kierować, nie uważacie? Zaraz, tutaj się nie pokieruję. Czyli chyba jednak nie tutaj. Skacz. Nie wiem, co tam się zaś stało z moimi przyjaciółmi. Oni sobie, wiecie, chodzą po swojemu, walczą z kimś tam. Jeszcze go nie zabiliście, więc nie będę wam przeszkadzał. Dobra, jeszcze raz trzeba otworzyć tą. Oczywiście otwarcie tego nie będzie zaś dla mnie takim wielkim problemem, choć mogłoby być, wiadomo. O nie, bierz się jak dzieciak, na pewno pojedziesz im, stary. Jak ty im, o, jak tam biją. Co my tu mamy? Sztabka srebra. Czegoś tam jeszcze. Dwemerskie złom, sorry, złomiarzem nie jestem. Nie zamierzam zbierać. Czy to jest brama, czy co to jest? Ja chyba muszę zejść gdzieś tam na dół. Bowiem tutaj drogi nie ma, więc kolejny sejwik. Jak mówię, nie chcę robić zbyt dużego hałasu. To nie o to chodzi. Dobra, mam to wyłączyć? Dobra, teraz to wyłączymy. Uruchomiłem to po to tylko, żeby tutaj powybijało przeciwników. A, dobra! Czyli to krasnoludy, falmerzy to nie to samo. Myślałem, że jedni się przemienili w drugich i te sprawy. Oj tam, gdzie tam straszliwe. Przed chwilą użyłem właśnie tego do ich zabicia. A ty tam zaraz jęczysz. Mocna trucizna, ej. To jest fajne. Dla mnie może się przydać trucizna. Okej, powiedzcie mi, co to jest w ogóle? Nie wiem. Gdzie ja powinienem iść? Chcę wiedzieć, gdzie ja mam iść. Chcę dostać w końcu tego cholernego mercera Freya. Bo widzę, żeby tam dostać się do niego, to nie jest prosta sprawa. Zaczął spierdalać, to... Co? Nie dbam o to. A wcześniej było, Jezu, ale ich oni muszą czuć ból. Ale muszą czuć ból, ale to straszne. A teraz zabijmy ich. Albo nie. Wali mi to. Oj, karliach. Ty straszna kobito. Co to jest? Słuchajcie, nie wiem, czy ja idę w ogóle w dobrym kierunku. Bo tu jest strasznie ciemno i nie wiadomo, gdzie idziemy. Tu jest brama na poziomie eksperckim. Dobra, nie ma lagów, ale i tak eksperta łatwo nie jest otworzyć. Chociaż to ja to moje... Znaczy ja nie inwestuję właśnie w otwieranie zamków, ale to wiele osób mówi od razu i mówiło mi, że nie warto, nie otwiera ich. To nie jest zaś aż tyle warte. W każdym razie... Wow, gdzie my jesteśmy? Tu mamy iść. Okej, na pewno tu mamy iść. Musimy znajdować
udać się pod jeziorem. Aha, fajnie wiedzieć. Ale słuchajcie, moi drodzy, ja widzę już mniej więcej, ile czasu dzisiejszy odcinek nam zajął. I wiem jedno, że dzisiaj to już koniec. Tak jest, koniec. Zamierzam dzisiaj zakończyć ten odcinek w tym miejscu. Wybaczcie, jeżeli trochę failowałem. Okej, dużo failowałem, ale... I chuj, mogę, moja seria więc failuje, więc sorry. Tak jest, ja tu gram bez przygotowania, gram na ślepo, więc faile muszą być. Ale dobra, słuchajcie, tak więc to tyle na dzisiaj. Podobało się, zostawcie lajka, skomentujcie, subskrybujcie. Widzimy się już wkrótce. Cześć i czołem Wam i narka.